Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, briefingu, w którym bierze udział kandydat na prezydenta Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Krzysztof Kukucki. Dzień dobry. Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta Włocławka, pan Jarosław Chłupało. Witam Państwa. Oraz moja osoba, Piotr Kowal. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym osiedlu. Po tym, jak byliśmy na osiedlu Południe Małe, dzisiaj jesteśmy na Michelinie. I dzisiaj chcemy zaproponować nowe, lepsze rozwiązanie dla innego, które rozwiąże problemy komunikacyjne na tym osiedlu. O szczegółach naszego pomysłu powie kandydat na prezydenta Krzysztof Kukucki. Szanowni Państwo, my to, co tutaj prezentujemy, pokazywaliśmy już jakiś czas temu Państwu. Natomiast od tego czasu zmieniła się podstawowa rzecz. My na wniosek mieszkańców osiedla Michelin w czerwcu tego roku spotkaliśmy się z mieszkańcami tego osiedla, właśnie rozmawiając głównie o pomysłach na rozwiązanie problemów komunikacyjnych, jakie to osiedle ma. Przedstawiliśmy wówczas koncepcję, w którym po pierwsze mówimy o poszerzeniu odcinka leśnego od ronda Falbanka do tego miejsca, w którym się de facto znajdujemy, do standardów 2 plus 2, czyli dwa pasy jezdni w każdym kierunku. To poprawi bezpieczeństwo, poprawi przepustowość na tym odcinku. W dodatku daje szansę na oddanie tej przestrzeni też pieszym i rowerzystom. Ścieżka rowerowa jest wykorzystywana, natomiast przy tej okazji moglibyśmy ją jeszcze wyremontować i poszerzyć o przestrzeń dla osób spacerujących. Ale co jest ważniejsze, i to też podobało się mieszkańcom osiedla, którzy do nas przyszli, a mianowicie tutaj, jak widzimy, na skraju lasu, chcemy, żeby od strony zachodniej, od strony wschodniej rozprowadzić ten ruch wewnętrzny, który jest generowany przez mieszkańców osiedla Michelin. Dlatego, że Aleja Jana Pawła II w dużej części przejęła ruch ponadlokalny, ruch generowany przez naszych sąsiadów. Natomiast rozprowadzenie już na tym etapie, tutaj rondem, i rozprowadzenie do ulicy Zachodniej i do ulicy Brzezinowej za zakładem karnym ruchu tego lokalnego generowanego przez mieszkańców osiedla Michelin daje szansę na to, że faktycznie ten najwęższy odcinek, który tutaj od ulicy Smoczej do ulicy Letniej dzisiaj najczęściej się korkuje, udałoby się to rozdzielić na trzy nurty, przez to ta komunikacja byłaby prostsza i byłaby wygodniejsza. Na co również mieszkańcy osiedla Michelin, z którymi się spotkaliśmy, zwracali uwagę, na to, że to rozwiązanie właściwie powinno być realizowane w pierwszej kolejności, zanim będzie realizowana przebudowa Alei Jana Pawła II przez osiedle Michelin i Mielęcin. Dlatego, że dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwość objazdu prac drogowych. I też ważne jest to, żeby przebudowa Alei Jana Pawła II nie odbywała się wbrew mieszkańcom tego osiedla, żeby była wydyskutowana, żebyśmy z mieszkańcami znaleźli najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj, z tego co też rozmawialiśmy, ta propozycja, która leży na stole, nie jest do końca akceptowalna przez mieszkańców tego osiedla. Należałoby się zastanowić, że jeżeli wydajemy pieniądze mieszkańców, to czy nie powinniśmy również zadbać o to, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że faktycznie ta droga jest wykonana w sposób akceptowalny przez nich. Jeszcze raz powtórzę, od ronda Falbanka do skraju lasu przed osiedlem Michelin standard 2 plus 2 i rozejście się, rondo rozejście się na lewo i rozejście się na prawo, przede wszystkim po to, żeby rozdzielić ruch lokalny od tego. Dodatkowo, już o tym też mówiliśmy, że na rondzie Falbanka należałoby, i do tego zmierzać, do tego będziemy dążyć, rozdzielić ruch miejski od ruchu tranzytowego. To jest droga krajowa 62. Dzisiaj myślę, że główna droga krajowa przebiegająca przez nasze miasto, bo prowadząca do węzła w Pikutkowie. Abstrahuję już od połączenia od granic miasta do
węzła, ale tutaj jest propozycja nasza, żeby lekko odsunąć tą drogę od budynków i przeprowadzić ruch tranzytowy wiaduktem, który nie blokowałby również ronda Falbanka, które przejęłoby tylko i wyłącznie ten ruch lokalny i ewentualnie ruch, który się rozchodzić będzie do okolicznych gmin, które i mieszkańców tych gmin, które znajdują się w naszym sąsiedztwie naszego miasta. To jest propozycja, którą zrealizujemy. To jest propozycja, która absolutnie nie wyklucza potrzeby, czy nie wyklucza pomysłu przebudowy Alei Jana Pawła II. My mówimy, że Alei Jana Pawła II należy przebudować, ale trzeba to zrobić tak, jak tego oczekują mieszkańcy Włocławka. Natomiast ze spotkania z mieszkańcami Włocławka wiemy, że w pierwszej kolejności powinna być zrealizowana właśnie taka w sumie dużo mniej kosztochłonna operacja niż prowadzenie stąd przez 2 kilometry drogi przez las, która gdzieś tam w zamyśle planistów powstała, a też jest nieakceptowalna chociażby przez protesty mieszkańców ulicy Filtrowej. To zostało na światło dzienne wyciągnięte. Taka jest nasza propozycja. To chcemy zrealizować w ramach filaru Przyjazne i komfortowe miasto. To nie jest jedyna propozycja, to jest element całego tego filaru. O kolejnych elementach będziemy Państwa informować. Obecność dzisiaj przewodniczącego klubu radnych na naszym briefingu nie jest przypadkowa, dlatego że my mieliśmy możliwość przedyskutowania tej koncepcji w trakcie cyklicznych spotkań, jakie realizuje Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej z mieszkańcami Włocławka. I o tym poproszę szefa klubu, żeby 2 zdania powiedzieć. Chcę powiedzieć, że te spotkania przyniosły dla nas bardzo ważne kierunki, w których będziemy starali się realizować te mniejsze zadania, nie wynikające ze strategii i z naszych tych filarów. Dzisiaj Krzysztof, czyli kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta miasta, mówił o rozwiązaniu komunikacyjnym, ale możemy powiedzieć też o jeszcze innych sprawach, które poruszali z nami mieszkańcy. Jednym z takich elementów jest uciążliwość autostrady A1 w tym rejonie naszego miasta i myślę, że takie rozwiązania przedstawimy również Państwu i będziemy o nich mówili, bo to dotyczy codziennego życia mieszkańców tego akurat osiedla. Jak widzicie Państwo, charakteryzujemy się wrażliwością na te potrzeby, szukamy takich rozwiązań, nie takich górnolotnych. Każde z propozycji Sojuszu Lewicy Demokratycznej ma ułatwić życie mieszkańcom naszego miasta.